No siema, z tej strony Galo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Destiny. I dzisiaj, jak widzicie, jestem sam. Osoba jest dość zmęczona, bo jednak ma nocne zmiany, tak? Dlatego się dogadałem z nią na tej zasadzie, że po prostu nagram odcinek solo, a ona po prostu to nadrobi, tak? Tego bez jakiegoś dłuższego gadania, po prostu chodźmy, udajmy się do tego typa. Zobaczymy, co on nam tam zleci. No a po prostu osoba, która ze mną nagrywa, będzie nadrabiać. Dobra, co tu mam za dodatkowe zadania? Upadli, Dobra. dawaj. To. Pobierajmy tę misję. Okej. Miałem do ciebie podejść, aby dostać w końcu tą misję kampanijną. Jak sytuacja? No z tego co widzę, kijowo, bo powinieneś dać mi zlecenie, tak? Zobaczmy na mapie, czy po prostu nie mam udać się do kogoś innego. Chyba widziałem upadłego na grani. Udaj się do wieży. Okej, czyli to jest główne zadanie. Żeby to do wieży. Weź to śledź. Okej, i gdzie jest wskaźnik z misji? Bo coś tu chyba poszło nie tak. Czekajcie chwilę. Muszę się ogarnąć. Bo nie wiem tak naprawdę, co mam tu robić. Zadania. Udaj się do wieży. Śledź zadanie. Okej, jest dodany punkt kontrolny. To już o wiele lepiej. I tapa było otworzyć nawigator. No dobra. To i to jest na innym miejscu teraz? Pokażcie mi. Mi coś tutaj pokazało na tej mapie, czy w ogóle teraz się przenosimy? Miejsce to celowe. Żeby to tutaj było? Dobra, udajmy się do wieży. Aha, czyli mamy tutaj teraz podejść. No spoko. Do dzisiaj będzie taki też bardziej odcinek, że będzie więcej gadania. Chyba jakieś cutscenki będą dostępne z tego co pamiętam. Niż tak naprawdę czystej gry. Chociaż wcześniej zaczynaliśmy na ziemi, tak? Mówię, jeszcze pamiętam za czasów tego, jak ja grałem w Destiny, tak sobie. No to pierwszą mapą startową była ziemia, a nie ten tutaj kosmodrom. Więc zobaczymy, co nas tak naprawdę czeka. Myślę, że tak dzisiaj zrobimy jedną, ewentualnie dwie misje kampanijne. Wydaje mi się, że tak w czasie pół godziny powinniśmy się zamknąć z tym. Tak widzę, że jakoś tak strasznie długo się wczytuje. Nie wiem, czy Destiny zawsze były takie problemy, że tak długo się wczytywały lokalizacje, czy jak się przenosiliśmy. Ale to też może jest powód tego, że są cały czas dawane kolejne rzeczy do tej gry. No i po prostu trochę gra zaczyna zwalniać. Wydawca, zlecenie, Banginet, dobra. Zobaczymy, bo ja jestem dzisiaj jeszcze umówiony na 11:30. Jakiś poza światem, mnie to nie interesuje. Aha, i to mamy z perspektywy naszej postaci. Mamy się udać do naszego kapitana. Gdzie jest nasz kapitan? Poka mnie to, gdzie to jest. Coś tu poszło nie tak. Dobra, może tak to pokaże nam mniej więcej. Były do wieży. To było chyba z tego co pamiętam, bo mi na mapce nic nie pokazuje. W ogóle widzę, że jest event halloweenowy chyba. No, evencik, a podejdę do ciebie. Stara Iwa ma dla ciebie coś wyjątkowego. Zawsze w pamięci. My to nazwali święto utraconych. Ja bym chciał maseczkę w sumie. Chyba w to by było lepiej. Ale ona tutaj też ma tutaj fajne misje. Nawidzony sektor. Ale to i tak naprawdę się nie wyrobi mniej więcej czasowo z tymi eventami. Więc niech se będzie. W ogóle zajebiście w Destiny postać skacze. Szkoda, że tu mam tylko jeden skok. Powinienem do ciebie podejść, prawda? Kapitanie. A nie, to nie do ciebie. No to come on, gdzie ja powinienem się udać? Ja jestem... Ja jestem, tu. Gdzie z tyłu powinienem się udać? Chyba, że to nie jest to, co mi pokazuje. No ale tu jest kampanijna, pisze jest etap nadejście. I tak jest pojedynczy gracz. Jak ewentualnie coś zepsułem z kolejnością kampanii, to dajcie mi też znać, czy na pewno dobrze to robię, nie?
Dobra, no. Nie biegnę w dobrą stronę, okej. W dobrą stronę biegnę, czy nie? Ja jestem tu. Teraz powinienem się udać na prawo. Ale to gdzieś niżej? Słuchajcie, może tutaj gdzieś jest jakieś boczne wyjście. Nie tutaj. Tu jest zejście. Dobra, i chyba w końcu udajemy się tam, gdzie powinniśmy się udać. Tu? Są jakieś drzwi? Mogę przez nie przejść? Oczywiście, że nie. No come on, już zgubiłem się. Dobra, poleciałem. O Jezus, gdzie ja w ogóle poleciałem? Wystarczyło kliknąć. Dobra, dobra. Upośledzenie, no co ja wam powiem. Dobra, i teraz dopiero zaczynamy misję kampanijną. Straciliśmy na tym około 5 minut. Wyzwanie. Zobaczymy, co to będzie. No, wiedziałem, że to będzie cutscenka. Ostatni ocalali po zapaści ludzkości nazywają to miasto domem. To dlatego cię tu przyprowadziłem. Żebyś ich bronił. I aby odzyskać nasz utracony świat. Dotarliśmy. Wędrowiec. Ostatnie miasto. Jak ja kocham te planety w tej grze, one są tak zajebiście odwzorowane, naprawdę są piękne. Okej, co teraz? Ekran wczytywania, dobra. Nadejście, dopiero zaczynamy. I ostatnim bezpiecznym mieście ludzkości. Przez lata bywałem tu wielokrotnie. Cieszę się, że wreszcie możesz je zobaczyć, przekonać się na własne oczy, czemu tu jesteśmy i czego bronimy. Zacznijmy od zarejestrowania twojego statku nadprzestrzennego. Okej. Bo ja chciałbym zarejestrować swoje auto. No tak, niestety nie ma żadnych misji. Jeszcze raz. Lataj szybko, lataj prosto. Nieźle, co? Dobrze mieć miejsce, które można nazwać domem. Dla mnie to właśnie to. Dobra, teraz musimy się zatroszczyć o bezpieczeństwo wieży. Ostatnio więcej strażników niż zwykle próbuje coś przemycić, odkąd pojawił się pewien koleżka, którego zwą Włóczęgo. Straż przednia nakazała więc sprawdzać wszystkich nowo przybyłych. Wygląda na to, że technologia ze złotego wieku nadprzewodnika aktywowała jakieś ostrzeżenia. Załatwię to z ochroną. Naczelnik Zawala pragnie poznać cię osobiście. Zaprowadzę cię do niego. Zawala przewodzi całą Strażą Przednią, grupą, która wspiera wszystkie operacje strażników. Ostatnio więcej czasu spędza na dowodzeniu niż na walce na linii frontu. Ale to on położył fundamenty pod to, na czym teraz się opieramy. Zawala sądzi, że jest odpowiedzialny za każde życie w mieście. Mhm. Nawet dla strażnika jest to nie lada ciężar. Będzie potrzebował twojej pomocy. W sumie tak naprawdę dobrze się udaliśmy. To od niego pochodzę. Podobnie jak światło, którym władasz. To szczerze powiedziawszy, na start dobrze się udaliśmy. A, to ty. Szo zawdzięcza ci życie. Dziękuję. Twój duch od dawna cię szukał. Cieszę się, że w końcu cię znalazł. Kurde. A teraz znajdujesz światło. Wędrowiec powierzył nam tę moc, byśmy mogli bronić nasz lud przed siłami, które pragną naszej zagłady. Spełniasz swój obowiązek od pierwszych kroków w kosmodromie. Cenię rekomendacje Sho, ale wciąż musisz się wiele nauczyć. Walka z ciemnością nie ustaje. Zbadamy odzyskany przez ciebie nadprzewodnik, a tymczasem zostawiłem ci coś w biurze. Zrób z tego pożytek. Mam biuro jakieś? Wiem wam, że jak grałem o tak sobie, nie? Swawolnie, jakoś tak to się odmawia. No to nawet nie zwracałem uwagi na takie szczególiki, nie? A teraz będę mu w końcu szczegółowo wszystko wyłapać.
Otwieram. Nie ma tutaj dostępnych. Okej. Zachowaj czujność, chłopcu. Zawala zazwyczaj tyle nie mówi. Możesz to uznać za komplement. Dobra. Oznaczyłem jego biuro na twoim namierzaczu. A gdzie jest? Uważaj, żeby niczego tutaj nie zniszczyć. I nie ruszaj jego muzyki. Okej. O, tu zaznaczony punkt jest. Dobra, lecimy. Tu kiedyś fajną broń się odbierało, z tego co pamiętam. Jeżeli chodzi oczywiście tutaj o ten punkt. Okej, let's go, window. Uff, mam nadzieję, że jestem nieśmiertelny. Nie, za wysoko, panie, trochę niżej, wiesz? Nie no, tu chyba może mnie tylko zabić tak naprawdę upadek całkowity, chociaż chyba nie można było spaść z tej mapki. Znaczy, z tej lokalizacji? No w sumie mapy, nie? No dobra, jestem tu. Tu jest jego biuro, tak? Co masz dla mnie za prezent? Już kliknąłem 3 razy interakcję. To broń służbowa straży przedniej, ale pochodzi z osobistej kolekcji Zawali. Sho musiał mocno cię pochwalić. A może Zawala coś w tobie dostrzegł? No zobaczymy, ale ja chcę najpierw zobaczyć... Kieruj się na bazar. Mój ekwipunek. Teraz się udamy do tej ikory. Zobaczyć ten ekwipunek, ile ten pistolet... No, pistolet jest o wiele lepszy. Spróbowałbym postrzelać teraz, no ale tutaj nie można, w tej tak jakby mapce startowej. Czy startowej, no w głównej siedzibie tak naprawdę tego wszystkiego. Dobra, lecimy do góry. Indo, proszę jechać. Okej. Okay. Teraz na lewo, spoko. Teraz tu. Zawala to chyba była ta czarnoskóra dziewczyna, jeżeli się nie mylę. Dobrze mówię? A, Ikora, przepraszam, Ikora. To czarownica straży przedniej. Jest przywódczynią czarowników zwierzy, podobnie jak Zawala jest przywódczynią. Ej, ładnie zrobili specjalnie na ten event. No. Prowadzi zakony czarowników w pracach badawczych i rozwojowych, rozpoznaniu wroga i sprawach wewnętrznych. Dobra, nie myślałem akurat o nich. W tyglu. Nie wiem, co to jest tygl, zacznijmy od tego. Potrzebujesz czegoś? No, potrzebuję tego. No i tyle? Myślałem, że jakiś monolog mi lekki walniesz. Zawsze miło widzieć Ikorę. Skoro już tu jesteśmy, powinniśmy też zajrzeć do włóczęgi. Być może zastanawiasz się, kto przewodzi łowcom. Widzisz, jakiś czas temu straciliśmy Kejda 6, który był łowcą straży przedniej. Zabił go taki jeden, Uldren Sov. To był trudny czas. Teraz żaden łowca nie chce zająć jego miejsca. Bycie łowcą stawia przed tobą wyzwania. Sam się wkrótce przekonasz. Mhm. To teraz rozmawiamy z tym całym podejrzanym włóczęgą, tak? Zawsze potrzebuje strażników. Piszesz się? Miecz? Oj, nie wiem, czy ja będę z miecza korzystał, szczerze. Mało rozmowni są ci. Widzisz, jeśli chodzi o włóczęgę, jest dość wyjątkowy. Więcej nie powiem. Fajnie jest zrobiony ten ewencik tutaj. Naprawdę podoba mi się. Ogólnie też myślałem... To jeszcze czekam na decyzję osoby, która ze mną nagrywa, bo chciałbym też z nią zarówno robić streamy z tej gry. Żeby jeden z dni po prostu poświęcić na przykład z FIFA, no bo FIFA mam 4, Minecrafta mam 3 razy w tygodniu. Żeby ewentualnie piątek poświęcić zamiast grania w FIFA, poświęcić na Destiny. Bo się też do mnie odezwały osoby, które mają swoje klany. No i mniej więcej ja, jeżeli jestem chętny, to mogę do nich dołączyć, nie? Poczekam jeszcze, czy wyrażą zgodę ewentualnie na udostępnianie, no tak naprawdę na ich prawa autorskie, na ich wizerunek, czy udostępniają, czy dają zgodę po prostu bycia na streamie i tym podobne, żeby... Ucieczka zapoznawcza po wieży nie byłaby kompletna bez poznania Lorda Shaxa. Shax prowadzi ćwiczenia z ostrą amunicją i ogólne szkolenie bojowe strażników. Wszystko dzieje się w Tyglu, gdzie Shax nadzoruje walki światła ze światłem. Mhm.
Dobra. No i po prostu czekam na to, aż po pierwsze z Estrą nagrywam, będzie chętna na coś takiego. No i dodatkowo też czekam na tą osobę, która mi to zaproponowała, czy będę mógł po prostu udostępniać te dane. W sensie, że grając w gry, udostępniać to, co się tam dzieje w klanie, ogólnie z nimi rozmawiać i tepe, nie? Dobra, Lordzie Shax, masz zajebisty wygląd. Wyglądasz trochę jak Shaco. Nie jako Osta. Tygiel wzywa strażników. Odpowiesz na jego zew? No to taki trochę latany dzisiaj jest odcinek. Czy Shax nie jest wspaniały? Gdy nie wrzeszczy na innych, gra w zbijaka z dzieciakami z miasta. I w każdym razie Zawala powiedział, że powinniśmy odwiedzić rusznikarza. Nazywa się Banshee 44 i jest naszym ekspertem od broni palnej. Okej, okay. No to o tym gościu, o którym wspominałem wcześniej, go mijaliśmy. Bywa. Niezła strzelanina. A ty masz broń specjalną dla mnie. No okej. Okay. Do następnego. Na koniec odwiedzimy mistrza Rahula, kryptarchę wieży. To skrót od kryptoarcheologa. No tego od tych całych, tego zbieramy, tak? Klastry, coś takiego? Okej, okay, co masz dla mnie? Dostęp do sezonu. No dobra. Na tyle. W wieży jest jeszcze sporo osób do poznania, ale możesz to zrobić we własnym zakresie. Zawala przesłał mi wiadomość, że ma dla ciebie misję. Udaj się do niego, jeśli cię to interesuje. No idziemy. Jeszcze pozwiedzać. Koniec zwiedzania. Jestem z tobą już na zawsze. Prowadź. Służę pomocą. Miałeś coś dla mnie, majster. Okej, koniec misji, tak? Teraz mam dostęp do tych całych szturmów. Dobrze mówię? Pozostałe sekundy do końca misji. Czekajcie, jestem ciekawy, czy mogę spaść. O, zase zobaczyliśmy. Okej, okay, szturm to niebezpieczne misje, w których udział biorą drużyny strażników. Aby uzyskać dostęp do szturmów, otwórz nawigator. Okej. Okay. Teraz przednia, teraz tutaj mamy się udać, albo wrócić do kosmodromu. Wróćmy do tego kosmodromu, jeżeli nam wybierze szturm, tak? No i nam przydzielił szturm w sumie, więc... Tu jest króciutko, tu jest wstęp. Co, i tak samo będzie ze strażą przednią, że tam też tutaj szturm poleci. Kurde, szturmy są czasami dłuższe, czasami krótsze. I osobiście wolałbym aktualnie tego nie robić, bo jeżeli tego, może uda mi się ogarnąć osobę na nagrywkę, jeżeli chodzi o szturm, więc ewentualnie wróćmy tutaj do kosmodromu. No ja bym chciał na przykład wydarzenie publiczne zrobić, tak jeszcze przed zakończeniem odcinka, mam nadzieję, że się w miarę wyrobimy tutaj. No, no i ewentualnie pokazać wam, że są też takie fajne mini-ewenciki, gdzie większość ludzi się spotyka i na przykład bije jakiegoś potężniejszego przeciwnika, nie? I za to też są naprawdę fajne nagrody. A mówię, ewentualnie już na następnym odcinku, wtedy już we dwójkę mam nadzieję, może nawet we trójkę, zrobimy taki szturmik. Ja jeszcze się zapytam osoby, która mi proponowała ten klan, czy byłaby chętna, żeby coś takiego nagrać. Dobra. Broń widzę, że taka średnia jest. 12 amunicji. No dobra, chodźmy sprawdzić ten cały... A, tego już nie ma tutaj. A tu zaczyna się za... Zaraz. Le! Cofnij jeszcze raz, włącz łapkę. I udaj się tu. Do tego punktu, ale najbliżej będę miał stąd. Dobrze mówię? Dobra, po prostu pojedziemy na tym naszym tego motorku, że się tak to wyrażę. Pewnie jakoś się profesjonalnie nazywa. Łazik? Teraz jak uruchomimy to, to zobaczymy co, jak to dokładnie się nazywa. W takim razie, no trochę krótszy będzie odcinek niż był planowany.
No ale niech osoba, z którą nagrywam, po prostu nadrobi materiał. Okej, tu to się ogólnie pojawialiśmy na początku gry. Dobra, przyzwij pojazd. Nie ma jakiejś skomplikowanej nazwy. Okej, tu. Dobrze jadę? Gdzie ty mnie prowadzisz? No tu. Tu. Okej, nawrót, szybki. By się tam udać. Przez hangar trzeba tam wjechać. Okej, no przez hangar. Mówię już o tego, lejemy tutaj przeciwników, już nie będziemy z nimi walczyć. To była trochę głupota, żebym jednak tutaj tym całym łazikiem się w tego wjechał. Okej. Ja tu tylko przejazdem, spokojnie, nie chcę z wami walczyć. Kurde. Nie, spokojnie, nie bij mnie. Nie musisz mnie bić. Kurwa, zaraz zginę. Uciekaj! Biegnij, biegnij, biegnij. Spokojnie, was też kiedyś załatwię. Tutaj się zaczyna? Jeszcze nie. Próbujemy tak bokiem dość jakoś sprawnie przejść. Tyk. Oho. No na pewno. Cyk, cyk. Chcę tylko zdążyć na to wydarzenie. Może myślałem, że to się... No, zbierzmy. Nie, już. Nie, dobra, to ma za mało dla mnie amunicji. Daleko jeszcze to jest? Tu nie byliśmy na nagrywkach. Więc tą okolicę tak naprawdę poznajemy po raz pierwszy. A nie, tu już byliśmy, sorry. Wprowadziłem was w błąd. Czy zdążymy na czas tu dotrzeć? Biegnij, biegnij. Zapomniany brzeg. No tu już możemy przyzwać. Troszkę będziemy mogli być spóźnieni, co prawda. Ale tu mieliśmy misję kampanijną. Bo mogliśmy też tutaj w sumie polecieć. Okej. Widzę, że jest światło zgasło, czyli ewencik chyba ruszył. O. A, to tutaj. Wygląda na to, że upadli i desantują kolejnego łazika. Ej. Wymagany ładunek elektryczny. Dobra, zmienimy sobie broń, bo to jest bez sensu, żeśmy akurat nią strzelali. A, kurde. Jestem tu sam. Zmień broń, zmień broń. Zmienię broń i zaraz wracamy do akcji. To tak. Muszę się nauczyć jeszcze tych skrótów klawiszowych, które tam były. Pistolet, ten? Nie ten. To był ten pistolet. Jego mi się na razie najlepiej strzelało. Teraz może uda mi się tą super moc naładować, to już nie będą takie hojraki. No, ładuj, ładuj, ładuj. Okej, mamy moc. Tu. Muszę ciebie najpierw rozwalić, co? Żeby tam się dostać. Dobra. Ja, i ty mi wypuściłeś tą kuleczkę, prawda? Czy to nie ty? Wymagany ładunek elektryczny. To tak, poluju, dobra.
Oj. To urządzenie bardzo dobrze znam. Wiem, do czego jest zdolne. Nie wiem, czy go zniszczę na czas. Kurwa. No, raczej szanse są małe. W nogi, tak. No, widzę, że powoli ludzie się zbierają, więc może damy radę to zrobić. Mówię, w Destiny zawsze mi się to podobało. Że to się nazywa, że... Kurde, spadaj. Dążę? Dążę. W Destiny zawsze mi się to podobało, że jaki by event nagle się nie pojawił na mapce, to zawsze ktoś był. Okej, tu jeszcze. Weź ładunek. Dobra, wystrzelajcie, ja tutaj załaduję te kulki. Mam nadzieję, że się uda. Okej. No jednak ja oddałem ostatni strzał. Dobra, to jakieś tam wydarzenie zrobiliśmy, zaraz zobaczymy, jakie nagrody dostaniemy. Akurat kulka to nara. Mogę ją jakoś wyrzucić? Nie to. Widzę, że te mądrze. Teraz się to wypchnąć. Bierz ładunek. Okej. Dostałem broń ciężką, z tego co rozumiem. No jakaś tam zawsze nagroda jest, dodatkowo jakieś punkty dostaliśmy, nie? Też Kacper pierwszy level widzę. Ogrywa sobie. No dobra. Jak się pozbyć tej kulki? Jak wsiądę na... A okej, mogłem wsiąść po prostu. Dobra, moi drodzy, no to już z perspektywy tutaj naszego łazika, czy jak to tam można nazwać, kończymy odcinek. Ja odezwę się na pewno do osoby, czy jest zainteresowana pierwszym takim szturmem. Czy żeby była nas akurat trójka. No i co? No i widzimy się w przyszłym tygodniu w odcinku Destiny. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli wam się oczywiście odcinek spodobał, to zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarz, czy dużo z was osób oglądających Destiny gra w tą grę, czy nie. Tak zobaczymy, może uda nam się zebrać jakąś większą ekipę do grania, nie? Dobra. Ja się z wami w takim razie jeszcze raz żegnam. Na razie.